Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izek, a przed wami kolejny odcinek Overwatcha, serii, gdzie łapiemy haksy grasujące w świecie Counter-Strike'a. Dawno odcinka Overwatcha nie było, dawno generalnie nie było jakiegoś odcinka poza tym wyścigiem Mustangiem, ale powiem wam szczerze, że ostatnio był taki ciężki okres w domu przez to, że był remont u sąsiada z góry, przez to Lucia nie mogła spać, przez to też ja nie mogłem spać, przez to Paulinka nie mogła spać, wszyscy nie mogliśmy spać i powiem szczerze, byłem tak strasznie wypruty z energii, że nie miałem siły w ciągu dnia nagrywać. Starałem się odespać noc, kiedy tylko się dało, no bo oczywiście były streamy do nocy, więc kiedy tylko się dało, no to trzeba było odsypiać, z drugiej strony trzeba się było zajmować Lucią i ostatnio był taki naprawdę trudniejszy okres w życiu, że ciężko było, słuchajcie, się zmotywować, żeby nagrywać coś, tym bardziej, że po prostu nie miałem energii. Ja wiem, że jak nagrywam coś na YouTube'a, no to fajnie byłoby, żeby była taka, wiecie, energia pozytywna i w ogóle, a tej energii w sobie nie miałem, dlatego musiałem sobie odpocząć od nagrywania przez chwilę. Oczywiście streamy były i streamy dalej są, na które was serdecznie zapraszam i przede wszystkim do ciebie mówię, i do ciebie, 24-godzinny stream z prezentami, świąteczny stream 24-godzinny w sobotę od godziny 15 mniej więcej, tak prawdopodobnie. I prezenty będą dla wszystkich co godzinę, będą prezenty dla subskrybentów z Twitcha na koniec streama, takie grube, bo już mam różne fajne nagrody, więc słuchajcie, będzie co walczyć, taka wraca taka tradycja, ja może sobie też odpalę to demko, bo kurde, trochę się zagadałem, jest minuta 25 na liczniku, no to nie jest tak źle, bywało gorzej. Więc słuchajcie, w sobotę będzie gruby stream świąteczny 21 grudnia wypada ten stream świąteczny 21-22, czyli w sobotę zaczynam, w niedzielę kończę. Rok temu nie było streama 24-godzinnego świątecznego, w tym roku będzie, moi drodzy, także zapraszam was serdecznie na taki streamek, na rozgrzeweczkę. Oczywiście zapraszam dzisiaj i jutro, bo dzisiaj czwartek, jutro piątek, także wszystko będzie, słuchajcie, w zasięgu do obejrzenia, trochę sobie ściszę gierkę, żebyście słyszeli mnie dobrze i lecimy z demem. W ogóle powiem wam szczerze, często wam mówiłem na Overwatchu, że kiedy ja gram matchmakingi solo, to bardzo często, właściwie nigdy nie trafiam na haksów. Od 2 lat nie trafiam na żadnego haksa, gra się bardzo przyjemnie, przez to, że jest ten trust factor. No to jakiś taki dziwny ten hedzik padł. Przez to, że jest ten trust factor, to nie trafiam w ogóle na ludzi. Czy on wie? Ty w ogóle celuję w głowę, pikując go tak w ten sposób, tak już tak dziwnie bardzo, co? Cały czas tutaj miałem mu celownik na głowie. A ten gościu podejrzany. Na pewno podejrzany. No idzie po bombę, ale tak jakby wiedział, gdzie jest dokładnie, nie? Tak by sobie wycofał. Dobra, no i właśnie, i zagrałem sobie ostatnio matchmakinga na streamie solo i miałem 2 cheaterów albo i 3 w meczu. Powiem wam szczerze, i to był szok, bo ja mam przecież 7000 godzin w CS-ie, a trafiłem na gościa. A no, oczywiście pójdę sobie na bombset B. Na pełnej, bo czemu nie? Jeszcze sobie zerknę, co się dzieje. No tak, no leć sobie na nożu. I miałem gościa, który miał, słuchajcie, niecałe 1000 godzin w CS-ie. Jeden miał profil prywatny i w ogóle miał zerowy poziom Steama, więc pewnie tych godzin w CS-ie w ogóle nie miał za dużo. I aż byłem w szoku. Co to było? I aż byłem w szoku, jak to wszystko zadziałało, wam powiem. Nie no, jakby oczywiście, że jak jest w klaczu. O, jednak! Wygrał. Jeszcze kosa poszła na respie podejrzanego. Ale myślałem, że ten nade jeszcze tego snajpera zabije, ale się nie udało. A tutaj proszę. Nie, ale gościu dla mnie oczywiście cheater 100%. Już, tak po pierwszej rundzie. Dziwne było to, że on mierzył tym mołotowem, nie? W głowę. I to jego strzelanie jest takie strasznie, strasznie dziwne. Takie bardzo nienaturalne, prawda? Na pewno to wszyscy widzicie. Dzisiaj tak swoją drogą, słuchajcie, też jestem dzisiaj niewyspany. Dlatego, że dzisiaj musiałem wcześniej wstać, bo pojechałem do szpitala, do Instytutu Matki i Dziecka. I po raz pierwszy w życiu czytałem dzieciom bajki. Wyobraźcie sobie? Zaprosili mnie właśnie, żeby poczytać bajki dzieciom. Kurczę, ja oczywiście od razu się zgodziłem, bo fajnie robić coś takiego pozytywnego dla dzieciaków, a szczególnie dla chorych dzieciaków. To już w ogóle i czytałem, słuchajcie, dzisiaj Małego Księcia i o Czarnoksiężniku z Krainy Oz. Więc taki dzień trochę dłuższy dzisiaj, ale taki strasznie pozytywny, wiecie, to mnie znaczy nie spodziewałem się, że tak na to jakby zareaguję, bo jasne, że fajnie jest pomagać i w ogóle, ale tak, ale to było takie miłe wszystko i powiem szczerze, że nie mogę się doczekać, kiedy będę Lucie czytał bajki, bo to jest takie strasznie fajne. Tam jak strajfuję lewo, prawo. No więc właśnie, więc byłem w szpitalu dla dzieci.
czytać bajki, a potem wróciłem do domu i wpadł Lipton z nowym komputerem. I ten komputer leży sobie tam, jeszcze już go testowaliśmy, sprawdzaliśmy, podłączaliśmy, tylko muszę sobie zrobić ten dual PC setup, bo będę robił setup na dwa pecety. Oho. Ale oni też wiedzą, nie? Oni też wiedzą, kto się na nich tutaj czai. Będę sobie to podłączał. Na razie jednak nagrywam z tego komputera, bo chciałem wam po pierwsze nagrać tego wyrocza w końcu, bo tak długo czekacie. Już miał być za dwa tygodnie temu, a po drugie chciałem wam zajawić, że będzie 24-godzinny stream, żebyście się to szykowali. Jutro zresztą wam rzucę film z prezentami. Także jutro będzie stream zapowiadający 24-godzinny stream. Dzisiaj to jest taki stream przed zapowiadający 24-godzinny stream z Overwatchem oczywiście. Więc takie pozytywne rzeczy. Zresztą nie wiem, czy widać po mnie, że jestem niewyspany, ale tak jak patrzyłem na siebie w lustrze, to może tutaj w kamerce nie, bo jest dobre światło. Ale mam takie wory pod oczami, że masakra od tego braku snu. Także tak to jest, moi drodzy. No i Hedzik. Tam jeszcze Lucia skrzeczy troszeczkę, bo już jest zmęczona, więc zaraz trzeba ją położyć spać. Ja myślę, że jak Lucia pójdzie spać na drzemkę, to ja też się położę na drzemkę. O. No skillowy chłopak, pan podejrzany. Jeszcze żeby tutaj zaczął skanować przez tą podłogę, to żeby trafił Hedzika. Chciałbym to zobaczyć, powiem szczerze, bo jestem ciekawy, czy to podłogę da się tak skanować z takiego skauta. Prawdopodobnie się da, bo ze snajperek się dużo rzeczy da skanować na mapach, niekoniecznie z karabinów. No ale jak widzicie, pan podejrzany chyba bardzo chce wygrać meczek jednak, ale tam jest, bo tam jest Sam, który ma 49, zobaczcie. On ma tam 49 fragów, także tutaj chyba się podejrzany wkurzył i się odpalił po prostu. Już nie wytrzymał. Zresztą nawet ma skinę, nie? Pewnie musi namierzyć, gdzie jest dokładnie Sam, żeby na niego nie wejść. A ten skanik, to nie wiem, do czego to było. Jaka rotacja. Tam jest sęp. Ale patrzcie, cheater pokonany. Chyba, że to nie jest cheater. Chyba, że to jest jakiś smerf, który po prostu sobie strzela dobrze. Ale tego nawet nie headshotem. To aż jestem pod wrażeniem. Ale nie no, widzicie, w końcówce ewidentnie stwierdził, że się odpali. Przegrywał meczyk. Prawda? No i unlucky. Ma aimbota, nie takiego perfitnego aimbota, bo jednak no, nie strzela jeszcze przez ścianę w głowę, prawda? Tylko tak wychyla najpierw i daje ten czas. Jakby szanuje, bo daje czas, żeby była reakcja jeszcze, nie? Jakby jest mało czasu na reakcję, ale jest ten czas na reakcję. Więc to nie jest taki paskudny, najgorszy sort cheaterów. Jeżeli w ogóle można mówić o sortach cheaterów, bo generalnie cheater to cheater i to jakby wszyscy... O! Wszystkich się powinno wrócić do śmietnika, ale teraz pan podejrzany. No ale widzicie, daje szansę właśnie i tutaj to się szanuje. Ładny granat rzucił, ładnie się odbił ten nadzik, poleciał tam pod samo wejście na drabinkę. No i cóż, bomb setbę czyste. Czyżby jakiś z akademii, jakiś mołotow? Sam się zastanawia, gdzie go rzucić. Na razie musi popatrzeć przez ścianę, gdzie jest przeciwnik. Nie, no może nie będzie rzucał. No bo po co, skoro widzi rywali, to po co go rzucać, prawda? Nie ma sensu. No i w sumie wam powiem też, że kurczę, że jednak nawet jak jesteście zmęczonym bardzo, a już tak odpali się to nagrywanie i tak już zaczyna to iść, i wiesz, że mówisz do tych widzów, do was w sensie, i że wy tak czekacie na te materiały też i czekacie na filmy na YouTubie, widzę też w komentarzach, jak się cieszycie, jak taki materiał wiedzie, to jest strasznie miłe, także dzięki też od razu z góry za wszystkie łapki w górę pod tym filmem i za wszystkie komentarze, bo naprawdę z miłą przyjemnością się później patrzę na te łapki w górę, miło się przyjemnie czyta te komentarze, kiedy piszecie właśnie, że o, Overwatch, nie mogłem się doczekać, odpalam, od razu, to jest super sprawa. Ale jaki 200, zachowanie skauta i jeszcze heada trafił z tego Glocka. 78% headshot percentage. No trochę mu podskoczyło w sumie. Kurczę, kiedyś to były fajne statystyki, teraz mam wrażenie, że tego nie ma. Co to jest Z? A, bo tu już można rysować. Można rysować, słuchajcie, to jest super. Prawym i lewym wszystkim myszy. Pięknie. Tak to właśnie jest. Fajnie, że to dodali. Czekałem na to bardzo, wiecie? Może teraz pisać i zmieniać kolory jeszcze. Subuj. Izaka. No i się ściera, ty. Subuj. No nie da rady, ty. Przypał. Może jakoś trzeba... Subuj.
Izaka. No nie da się. Nie da się napisać, słuchajcie. Trzeba to po prostu zrobić. Aha, mam was. Dobra, popatrz, podejrzany tutaj wygrywa meczek dla swojej ekipy. To jest przedostatnia rada czy ostatnia? Pewnie przedostatnia. Ale widzę, że Husky nawet się nie chce ruszyć za bardzo. A, i zginął. No to unlucky. Ale, albo, czekajcie, można zrobić to sprytnie. Co tutaj napisałem? Sub. For. Izak. Może trzeba mi jeszcze czcionko napisać, cholera jasna. Ale widzicie, jaka dobra zabawa dzisiaj. Sub for... Udało się. I jeszcze serduszko, prawie wyszło. Ej ty, w ogóle, bo to jest... Ej, podejrzany ma 4... Zobaczcie, on ma 4 HP. W ostatnia runda decydująca. Teraz, patrzcie, odpalił sobie maksymalne haksy. Jednak nie. Myślałem, że sobie odpalił maksymalne haksy, ale to nic z tego. Dobra, ale to sobie oczywiście, oczywiście trzeba go przesłać, bo to jest 100% cheater. I do widzenia, proszę pana. Było miło. Nie, nie było miło właściwie. Nie lubię cheaterów, więc w ogóle nie było miło. Jaki to jest pasek, nawet nie zauważyłem wcześniej. Dobra, jest kolejne demko, super. Jak coś, jeżeli wam przeszkadza ten śnieg tak swoją drogą, albo macie przez niego mniej FPS-ów, jest specjalna komenda SV podłoga holiday mode, jak coś. SV holiday mode 0. Czary. Zniknęło. Magia, co? Ty, gdzie jest Overwatch? Dobra, tutaj jest. Odpalamy. Kolejny dowód. Wtedy faktycznie, jak grałem ten meczek na matchmakingu, grałem Nuka i reportowałem. Ale to już było jakiś czas temu, z tydzień temu, półtora może. Więc pewnie już tego dema nie ma i pewnie tam ten gościu dostał bana, więc... Tak to właśnie jest. Dust 2 za to. 6-0-0 statystyki tego pana. To mi się podoba. To będzie dobry materiał, wam powiem. Krieg jest. Ale po co, skoro można postrzelać sobie z Deagla? Może Deagle Challenge robi. Musimy z Leszkiem kiedyś zrobić Deagle Challenge taki na matchmakingu, bo na Wingmanie to żeśmy zrobili. Ej, tak może być, że to jest jakiś Deagle Challenge. No ale zginął. No, 85% zabójstw w głowie, być może właśnie celuje bardzo, tak bardzo się stara strzelać w głowę. Zobaczymy, co pokaże. Tu nie wiem, czemu się wcelował bramę w sumie, bo jeszcze tam nikt nie mógł się pojawić, więc to takie było trochę dziwne. No ale dobrze. I tutaj też nie wiem, co on pikuje na razie. Dziwne zachowanie jest tego gościa. Dziwne. Dobre demko, ty. Naprawdę świetne demko. Fantastyczne wręcz. Można by powiedzieć. Cóż, korzystając z okazji, zapraszam po raz kolejny na 24-godzinny stream. A może zrobimy tam Overwatcha nawet na streamku. Kurczę, to jest pomysł. Jak już będzie mi ciężko grać i będzie warzywo, to wtedy odpalam Overwatcha i będę po prostu oceniał, jak inni grają. To jest super sprawa. Także 21 grudnia. Sobota. Stream 24-godzinny z nagrodami co godzinka. Będzie losowanie co godzinę, moi drodzy. Tak jak zawsze. Tradycyjnie. Wiem, że dużo ludzi się ucieszyło w sumie, jak to słyszało, także fajnie będzie tak wrócić do tradycji, tuż przed świętami właśnie. Już dużo ludzi będzie miało wolne, będzie spokój, święty. No ładny teraz hedzik, ale widział gościa. Dla mnie typo nie jest cheaterem, ale poczekajmy sobie jeszcze. Bo to wiecie, że różnie bywa z tymi Overwatchami. Tam parę hedzików strzelił. Wcześniej z Deagle'ka sobie chciał pograć trochę, pokazać, że potrafi z tego Deagle'a strzelać. Teraz ze Scoutisha. Cieszę się, że to on. O, teraz to ładnie trafił z Kubany. Ty, włączyłem X-Raya chyba. Tak, swoją drogą. Unlucky. Ten timing nieprzyjemny. Bogowie timingu nie byli dla niego łaskawi. Tyle wam powiem. 7-2-4. Zaczęło się od 6... A nie, to jest 11-3 podejrzane. Zaczęło się od 6-0. Wiecie, jak jestem zmęczony, mi się trochę język pączy. Muszę się położyć na chwilę z drzemem przed streamem, bo zdechnę. Dlatego sprzątałem dzisiaj pokój na przyjazd Liptona. Właściwie po przyjeździe Liptona sprzątałem pokój, żeby na nagrywce jakoś to wyglądało, bo nagrywaliśmy z tego też vloga. O,
Ulala. Tutaj słyszał kroki. Dokładnie wiedział, gdzie będzie przeciwnik. A tutaj wie. Wie skąd. O-o. A wódka podniesiona. No i celny strzał. Nie, gościu dla mnie jest czysty. Mimo tego, że ma ADR 185. Za chwilę może być jeszcze większy ten ADR, bo w sumie zabił dwóch. Więc może podskoczyć tak na 190. Na 191 podskoczy. Nie, 189. Na ile wskoczy? Czy już wskoczyło? 183 wskoczyło, tak? Czy nie? Już nie pamiętam. Ja jestem nieprzytomny jednak, wiecie? I naprawdę... Naprawdę muszę się przespać. Ale gościu jakoś się zatrzymał, tak... Nie wiem, dziwnie przebiegał przez tą bramę. Tak by zwolnił. Więc to było dziwne. Tutaj chyba nikogo nie trafił. Biegu. Nie no, typo. A ile w ogóle było? Już nie pamiętam, ile było w meczu. Zobaczcie, co runda. Ty, no i znowu dał headzika. Dlatego go reportuję, ale dla mnie to jest jakiś smurf, wiecie? Dla mnie to jest jakiś smurf, który się po prostu bawi. Tak to wygląda troszeczkę. A może, nie wiem, a może kogoś kieruje na jego koncie, boostuje w sensie. Bo te strzały są takie całkiem normalne mimo wszystko. Czasem się dziwnie ustawia, ale widać, że to po prostu jakby, widać, że się trochę bawi grą. Takie mam wrażenie, że się po prostu bawi grą. I tak się bardzo nie skupia. Stąd być może takie rzeczy. No teraz czeka na skrót, bo jest dwóch na czterech. Wie, że antyterroryści skracają, bo przed chwilą zginął z dolnej trupialni. I za chwilę może zginąć od respa, bo patrzcie, co się dzieje. Tutaj leci. Ten leci na plecki, ale teraz padł frag na środku. Jeszcze kiedyś można było pokazywać, ile czasu się biegnie z miejsca do miejsca. Teraz się tego nie da zrobić i szkoda, bo to było fajne też, że pokazywało się, ile biegnie się tutaj na przykład stąd dotąd. Dobra, został pan podejrzany, zobaczył rywala. No i headzik wpadł. Teraz z tego skadu to ładuje ładnie. Powiem wam szczerze, że mimo tego, co robi... Co jest? Co to był za strzał jakiś zlagowany? Jezus Maria, on zginął po sekundzie, jak przebiegł już ty. O co tu chodzi? Nie wiem, kto to gra na tym koncie, ale to jest jakiś ogarnięty gość, moim zdaniem, słuchajcie. I nie gra na jakichś super mocnych typów, po prostu. Wiecie, też go po prostu nie potrafię trafić, ale typu... Dobrze gra, dobrze reaguje, jakby słyszę, nie wiem, no tak usłyszał na galerii typa, no to się wychyli na niego u blisko, strzelił sobie nozuma. Teraz wchodzi na plecy, bo w sumie jego kumpel wchodzi galerią. Też łatwy strzał. A już wie, tego pędzi na nożu. Nie, dlatego to się nie mogło udać. To się absolutnie nie mogło udać. Nie wiem, czy jego kumpel go nie zabił. Co to się stało? Aha, i koniec. Dobra, nie, ale powiem wam szczerze, że dla mnie to są niewystarczające dowody w sumie. Mimo, że było tak, nie, ten strzał przez bramę jakiś taki zlagowany, ale z drugiej strony, kurde, nie wiem. Tak, na pewno wallhacka to nie było, na 100% nie było tutaj żadnego wallhacka, bo zupełnie tego nie było widać przynajmniej. Albo się super kryje. Jeżeli chodzi o celowanie, no to kurde, no tyle strzałów ze scouta, ale to były takie normalne strzały tak naprawdę. No były te strzały przez bramę i ten strzał zlagowany, ale to jest kwestia tickrate'u może GoTV, dlatego dla mnie to są niewystarczające dowody, ja nie jestem na 100% pewny, że on cheatował. Dla mnie to był smurf, raczej. To jest takie, może to jest takie 50-50, ale jeżeli to jest 50-50, to wiecie, że nie reportuję, już znacie mojego Overwatcha.
Także niestety, ale nie mogę go zdeportować. To są dla mnie niewystarczające dowody. Trzeba tego gościa będzie w razie czego deportować dalej i być może w końcu się spali na którymś demku i będzie można go zbanować z Counter-Strike'a. No ale cóż, dwa demka dzisiaj, fajne w sumie dwa demka. Jeden cheater, drugi taki mocny gość, nie cheater zdaje się, ale nie wiadomo do końca. Więc myślę, że bardzo fajny odcinek dzisiaj wyszedł Overwatcha. Fajnie, że po takiej przerwie właśnie wychodzi taki fajny odcineczek Overwatcha. Cóż, moi drodzy, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i widzimy się na streamie po prostu. Idę się zdrzemnąć, mam nadzieję, że na streamkę wpadniecie dzisiaj, jutro, a przede wszystkim w sobotę na 24-godzinnym live'ie z nagrodami. Także trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, papatki. Cześć, cześć.